Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na recenzję, na testy tabletu od firmy GoClever, model Quantum 700 Mobile. Ceny tego tabletu sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem zabieramy się za recenzję. Dobrze, moi drodzy, przed nami tablet GoClever Quantum 700 Mobile, jeden z tańszych tabletów dostępnych w sklepach, natomiast w miarę dobrze wyposażony, ale z akcentem na w miarę, ponieważ za tą kasę rewelacji się nie spodziewajcie. Jeśli chodzi o specyfikacje, mamy tutaj 7-calowy ekran. Jest to IPS, natomiast rozdzielczość to 1024x600 pikseli i mamy tutaj 5-punktowy wyświetlacz. Testy to potwierdziły, zobaczycie sami. Procesor mamy dwurdzeniowy, jest to Cortex A7 o taktowaniu 1,3 GHz. Procesor firmy MediaTek. Grafikę mamy Mali 400 MP2, 512 MB pamięci operacyjnej DDR3. Nie jest to dużo, 1 GB dałby lepsze efekty, no ale niestety mamy 512. Pamięć wewnętrzna to 8 GB, więc też tak sobie oczywiście rozszerzyć możemy pamięć kartą microSD. 32-gigową maksymalnie. Mamy Androida w wersji 4.4, czyli KitKat. Nie zabrakło oczywiście łączności Wi-Fi, Bluetooth, GPS-a oraz G-sensora. Jeśli chodzi o baterię, to ma 2500 mAh, jak na tablet tej mocy, tej wielkości wystarczająca według mnie. I mamy jedną kamerę przednią, 0,3 megapiksela. Generalnie tragedia, dla mnie mogłoby tego nie być. Ja takich kamer, aparatów po prostu w tabletach nie używam, bo na ogół są tragiczne i w tym przypadku również. Co jest ciekawe, mamy tutaj też miejsce na kartę SIM, zobaczycie za chwilkę, czyli obsługę sieci 2G i 3G. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o akcesoria na start, to mamy, zobaczcie, przewód micro USB, USB do ładowania, przejściówkę sieciową też do ładowania, nie rozpakowana, jak jeszcze widzicie, ponieważ mam takich kilka i korzystam sobie z jednej. I mam jeszcze adapter z micro USB na gniazdo USB, gdzie po prostu możemy sobie chociażby podpiąć jakiś pendrive. Fajna rzecz, przydaje się oczywiście. Tak więc to jeśli chodzi o taki pakiet startowy. Teraz pokażę Wam sam tablet, jak on jest wykonany, potem przejdziemy do testów. Jak widzicie, ma takiej średniej wielkości ramkę, ekran o przekątnej 7 cali, głośniczek, kamera, panel sterowania, włącznik, reset, ciszej, głośniej, w formie takich przycisków. Działa to jako tako, od tyłu chropowata obudowa, matowa, więc fajnie, logo GoClevera, model tabletu i mam jeszcze głośniczek. Tutaj mamy standardowe rzeczy, czyli wejście na słuchawki oraz ładowanie tylko i wyłącznie przez micro USB, nie ma tutaj żadnego wejścia ładowarkowego osobno. Zdejmujemy sobie tą klapkę. I tutaj zobaczcie, mamy slot nie na jedną, ale aż na dwie karty SIM. Czyli mamy dual SIM i obsługę sieci 3G. Jest to oczywiście jakaś zaleta. Poza tym osobny moduł GPS-a, więc możemy z tego tabletu korzystać jako GPS-a. Dlatego też lista, że tak powiem, zalet, korzyści z zakupu tego tabletu powoli się nam zapełnia. Tu mamy slot na kartę microSD, 32-gigową maksymalnie. A teraz odpalamy już wyświetlacz i niestety zaczynają się minusy, ponieważ ten wyświetlacz jest po prostu słaby. Mniejsze oświetlenie, żeby nie było refleksów, natomiast zobaczcie, jak trzymamy go sobie w pionie, to jeszcze jako tako coś widzimy, natomiast gorsze kąty widzenia mamy od boku, wystarczy go troszeczkę przechylić i już nam się kolory po prostu odwracają, nie da się w ten sposób grać czy korzystać. Dlatego jeśli chcemy grać trzymając tak tablet, musimy go trzymać praktycznie w prostej linii do naszych oczu. Jeśli odchylimy go za bardzo, już jak widzicie, kolory nam się tutaj troszeczkę przekłamują. Jeśli bardziej, to już nic nie widać. Natomiast ten efekt w innych tabletach bardzo podobnych był jeszcze gorszy. Tutaj nie ma aż takiej tragedii. Jeśli go sobie odwrócimy, to jest odwrócony efekt. Tak mamy mocniejsze kolory, tak słabsze. Więc w ten sposób da się pograć, mając głośnik po prawej stronie. Bo jak go odwrócimy tak, to przy tym widoku jest, jak widzicie, gorzej, to już nam zanika. Natomiast o dziwo w ten sposób jest jeszcze w miarę ok, więc da się jeszcze pograć. Dlatego nie powiem, że wyświetlacz jest kompletnie do niczego, że jest tragiczny, natomiast
Nie jest to też ekran najwyższych lotów, ale weźmy pod uwagę, że jest to tablet z bardzo budżetowych. No i co do podstaw, mamy dwa pulpity podstawowe, nie możemy już przesunąć dalej w bok. Oczywiście standardowy panel sterowania, mam tutaj taki pomniejszy panel. Możemy też sobie tutaj wyświetlić wszystkie informacje, możemy też wejść do aplikacji. Mamy troszeczkę różnych aplikacji już poinstalowanych przez producenta, więc jest w czym wybierać. Natomiast nas interesuje przede wszystkim wydajność w grach i w aplikacjach, ogólna wydajność tabletu, więc to sobie sprawdzimy. Na początek bateria. Mamy naładowaną praktycznie w 100%, może 90 parę, skalibrowana jest dobra 98, więc praktycznie cała bateria. Teraz sobie zobaczcie, starczyłoby nam to na około 2 godziny użytkowania ogólnego, 270 godzin czuwania plus minus, 16 godzin ponad odtwarzania muzyki, 4 godziny odtwarzania filmu, więc byśmy sobie nawet dwa filmy obejrzeli, 3 godziny 30 minut korzystania z Wi-Fi, z internetu oraz tyle samo, jeśli chodzi o rozmowy w sieci 3G, 4G nawet tutaj jest podane. I mamy na końcu stan baterii, temperaturę 23 stopnie w spoczynku, więc niedużo i napięcie. No i przechodzimy do konkretów, czyli testy w grach. Zaczniemy sobie od gry Sonic Dash. Gierka dość wymagająca graficznie. Posłuchacie przy okazji dźwięku z tego tabletu. No niestety 512 RAM-u, przeciętny procesor, więc gry się trochę ładują. Ok, na razie tragedii nie ma, jeśli chodzi o opuszczanie tego ekranu. Nie przekłamuję za dużo. Dobra, rozpoczynamy grę. No i powiem Wam, że rewelacyjnej płynności to nie ma. Troszkę się już zaczyna przewieszać tutaj nawet. O, to powiem Wam, że dość mocno. Pamiętacie, że na innych tabletach bywało lepiej z tym Sonikiem. Tutaj się już w czasie gry tnie. Tutaj się ciało zawsze, nawet na dobrych tabletach. Natomiast sama gra wypada tutaj może nie fatalnie, ale naprawdę słabo. Dobrze, myślę, że nie ma co przedłużać tutaj tego. Przechodzimy do kolejnej gierki. Dobrze, lecimy z kolejną grą, Corridor Z, czyli gra o zombiakach. Też to słabiutko wygląda. Może nie przycina jeszcze, natomiast rewelacji też nie ma. Tak więc powiem Wam, rewelacji nie było. Gra może nie przycinała, ale też nie było czuć płynności. I kolejna gra, jeśli chodzi o sterowanie w pionie. Ostatnia już ze sterowanych w pionie, Catapult King. Zobaczymy sobie, jak ta gra będzie działała. Wow, w ogóle nie trafiłem. Muszę troszkę obniżyć. Jak na razie jako tako, ale też bez rewelacji jakiejś płynności z gry nie odczuwam. Spróbujemy zrobić jakąś większą akcję. No, widzimy przycina. Jak jest więcej na ekranie akcji, to niestety przycina. Zobaczcie też kąty widzenia, od razu co się dzieje, jak przekrzywiam troszkę. Nie za dobrze to wygląda. Dobra, w tej grze też nie ma co męczyć dalej tabletu. Jest co najwyżej średnio. No i kolejna gra, Death Target, o zombiakach. Zobaczymy, jak to nam będzie chodziło.
Mówi Wam, że jeśli chodzi o reakcję ekranu, to rewelacji nie ma. Przesuwa się palcem dość topornie, pomimo że tablet jest wyczyszczony. Więc nie jest tłusty ani nic takiego. A macie. Dobra, przetestujemy jeszcze chwilkę. No, troszkę ciężko się steruje niestety. Więc tutaj wrażenia całkiem ok, natomiast też jakiejś rewelacji nie było. No i ostatnia gra, Vector. Gra parkurowa, gra akcji, gdzie trzeba szybko się przemieszczać, przy okazji też sprawnie i unikać pościgu. Jak na razie tragedii nie ma, po raz kolejny, natomiast też nie czuć ekstra płynności. Dobra, dawaj, dawaj. Hop. Dobra, jakoś leci i do góry. Wow, nie o to chodziło. Ok, jesteśmy na dźwigu i przyspieszamy. Dobrze, gra jakoś chodzi, natomiast też rewelacji nie ma. To by było na tyle, jeśli chodzi o gry na tablet. Teraz jeszcze sprawdzimy programem AnTuTu Benchmark różne informacje na temat tabletu, wydajność. Robimy też przede wszystkim test ekranu, multitouch. Jak go sobie położę, będzie mi łatwiej. 1, 2, 3, 4, 5. 6 już nie łapię, ale było napisane w specyfikacji, że jest to tablet pięciopunktowy, więc faktycznie te 5 punktów jednocześnie nam wykrywa. Jak widzieliście, nie ma z tym żadnego problemu. Wynik to 5. Test kolorów. No, kolory są przekłamane, nie wyglądają po prostu dobrze. Czerń jest też bardzo dziwna. Jest po prostu taki rodzaj wyświetlacza. No, nie ma rewelacji, naprawdę nie ma. No i cały zakres kolorów. Zrobimy sobie jeszcze całkowity test i zobaczymy wyniki, jak się już zrobi. Potrwa to kilka minut, więc za chwilkę do Was wracam. No dobrze, test się zakończył. Mamy 11335 punktów. Mamy tutaj wyniki innych urządzeń. Nasz plasuje się gdzieś bardzo, bardzo nisko. Informacje o urządzeniu, to co Wam podawałem na początku. Tak więc pod względem wydajności nie ma tutaj rewelacji, wydajności ogólnej. Pod względem gier jest przeciętnie, mniej wymagające gry działają dobrze, natomiast bardziej wymagające niestety już nie. Robimy sobie jeszcze tylko szybki test, jak działa tutaj internet, jak te przeglądarki działają, chociażby w sklepie Google. Wpiszemy sobie jakąś grę. No, klawiatura wirtualna jest bardzo przeciętna, nie zachwyca, natomiast da się przy pomocy jej wyszukać coś. No, ogólnie jeśli chodzi o takie te aplikacje, to jako tako to chodzi, wczytuje się wszystko w miarę dobrze. Bo też prędkość internetu ma znaczenie. Tak więc podsumowując te testy, jak widzicie, raczej tablet bardziej do internetu, do przeglądania stron niż urządzenie dla gracza. Spróbujemy jeszcze tylko wejść na mój kanał. Dobrze, jest kanał. Dobra, działa to jako tako.
Jakość wideo, jak widzicie, jest naprawdę niska, no ale oglądamy na tablecie, więc nic nie poradzimy chyba na to. No i mamy tutaj stronę firmy GoClever, która się wczytała, teraz się rozmyła niestety. O dobra, działa. Spróbujemy wejść w jakiś produkt, chociażby tablety. Zobaczmy, jak tablet reaguje na obrót. No, z dużym opóźnieniem. Troszkę się wyrobił, że tak powiem. Dobra. Klawiatura, jak widzicie, też wyłania się czasami z dużym opóźnieniem, niestety. Jeśli chodzi o przybliżanie, oddalanie, to jakoś to idzie. Też rewelacji nie ma. Dobra, możemy na tym testy zakończyć. I moi drodzy, testy za nami. Czas na podsumowanie testów właśnie tego urządzenia. Jeśli chodzi o samo wykonanie i akcesoria, to nie jest źle. Natomiast co do parametrów tabletu, co do ekranu, no ekran nie jest za dobry niestety. Co do parametrów działania systemu, jest to bardzo podstawowy poziom. Tablet nie jest drogi, to jest oczywiście wielka zaleta. Dodatkowo mamy miejsce na dwie karty SIM, mamy obsługę sieci 3G, więc bardzo fajnie. I też plusem jest Android w wersji 4.4 KitKat, ponieważ w niektórych tańszych tabletach mamy dużo starsze wersje Androida, gdzie to po prostu działa fatalnie. Natomiast jak widzieliście, niektóre gry przycinają dość mocno, niektóre chodzą w miarę przyzwoicie, więc tablet ten raczej jest przeznaczeniem dla osób poszukujących urządzenia do na przykład przeglądania internetu, grania w jakieś gry przeglądarkowe, które nie są aż tak wymagające, albo po prostu do grania w takie też mniej zaawansowane gry bez trójwymiarowej szczegółowej grafiki, ponieważ wtedy niestety to wszystko traci płynność i komfort z gry jest niewielki. Za chwilę jeszcze ocena końcowa tego tabletu. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!